Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z tej strony Agnieszka Stąpor, Opolski Senior. Zaczynamy kolejny odcinek z cyklu Jesień Życia czy Wiosna Możliwości. Odcinek inny niż wszystkie do tej pory. Mamy bowiem dzisiaj gościa specjalnego. Odcinek jest poświęcony wpływowi stresu związanego z pandemią na nasze zdrowie psychosomatyczne. Stres jest złożonym zjawiskiem, który towarzyszy każdemu z nas. Chociaż postęp cywilizacji, którego doświadczamy, sprawia, że żyjemy wygodniej i dłużej, to jednak słono za to płacimy. Choroby serca, układu krążenia, choroby autoimmunologiczne, takie jak Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca, zapalenie jelita grubego, a także nowotwory. Lista chorób, w których swój udział ma stres, jest bardzo długa. W obecnym też czasie wiele osób boryka się właśnie ze stresem. Stres przed utratą pracy, stres w domu, stres w rodzinie, stres i lęk związany z utratą zdrowia, nieraz i życia jest najsilniejszą emocją, z jaką przychodzi spotkać się człowiekowi. Jak nauczyć sobie radzić ze stresem? Jak ograniczyć jego szkodliwe działanie na nasz organizm? Postara się odpowiedzieć nasz gość specjalny, którym jest pan Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego z wykształcenia lekarz, który zgodził się udzielić wywiadu dla opolskiego seniora. Dziękujemy bardzo za przyjęcie zaproszenia. Panie Romanie, mówi się, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Czy psychika rzeczywiście może mieć wpływ na powstanie chorób? Nasza psychika ma olbrzymi wpływ na to, jak się zachowujemy, jak przebiegają choroby. Wiara w to, że będzie dobrze, wiara w to, że chcemy żyć, że chcemy być zdrowi, jest niezmiernie ważna. Ważne jest, aby wspierać ludzi w takiej sytuacji. Tak samo w odniesieniu do stanu pandemii, w której się znajdujemy. Ważne jest, aby wzajemnie się wspierać, aby szukać takich rozwiązań, które wzmocnią naszą psychikę. Dlatego, że warunki przebywania w izolacji nie służą temu, aby ta psychika była bardzo mocna. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Następne pytanie będzie również dotyczyło stresu. Jakie są Pana osobiste metody walki ze stresem w obecnym trudnym czasie? Jakie są moje osobiste metody walki ze stresem w tym trudnym czasie? Szukam i znajduję wsparcie rodziny. Nawzajem trzeba się wspierać. Nawzajem budować swoją postawę, wzmacniać psychikę. Natomiast w wolnych chwilach staram się, tak jak mogę, swoje osobiste ambicje, zainteresowanie sportem amatorskim, jakim jest bieganie, truchtanie, nordic walking, realizować po to, aby jednak w czasie takiego wysiłku fizycznego wyzwalać pokłady endorfin, które na pewno sprzyjają naszemu dobremu samopoczuciu. Jest to niezmiernie ważne, abyśmy, zachowując taki zdrowy styl życia, aktywność ruchową, dbali o własną kondycję, bo w tym szczególnym przypadku daje to szansę zadbania także o nasze zdrowie w szerszym wymiarze. Będziemy zdrowsi, będziemy bardziej odporni, mniejsze będzie ryzyko trudnego przebiegu w przypadku złapania tego niestety podstępnego wirusa, z którym mamy w tej chwili w świecie do czynienia. Tutaj wskazówki, jakie możemy zastosować w walce ze stresem, o których mówi pan marszałek, to przede wszystkim obecność bliskich. My jako istoty społeczne potrzebujemy tej obecności drugiej osoby, tej bliskości zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Rozwijanie pasji, aktywność fizyczna, to wszystko jest bardzo ważne. Dziękuję. Teraz następne pytanie. Jakie są Pana spostrzeżenia co do zachowania osób w czasach pandemii? Jak ludzie walczą ze stresem? Jak możemy pomóc osobom w okresie pandemii, aby zmniejszyć stres? Różnie ludzie reagują na tę pandemię. Niektórzy starają się szukać swojego wyjścia, swojej drogi, krytykując stosowane obostrzenia, izolacje, uważając, że ich to nie dotyczy. Życie pokazuje i wiedza, i informacje płynące ze świata, że na tą chorobę tak rzeczywiście nie ma mocnych. Warto jest, aby sobie to uzmysłowić. Warto jest, żeby nie narażać
jeżeli już nie siebie, to nie narażaj także innych. W przypadku przeziębień, infekcji, kaszlu, izolować się koniecznie od innych osób. Dbać o to, aby nasza kondycja była jak najlepsza. Dbać o dobre odżywianie, regularność tych posiłków, odpowiednie walory, stosowanie diety, warzywa, owoce, ale także o to, aby ta aktywność ruchowa była na właściwym poziomie. Starajmy się, jak tylko możemy, unikać innych używek, które na pewno nie są korzystne. Czasami myślimy o tym, że ucieczka w alkohol nam coś da, że pomoże nam walczyć z tą chorobą. Nieprawda. To jest bardzo krótkowzroczna polityka. Nie możemy ulegać pokusie tych napojów alkoholowych z wielką rozwagą, chociaż statystyki pokazują, że w tej sytuacji w całym świecie rośnie spożycie alkoholu, rośnie spożycie także z tego powodu, że ludzie mają więcej czasu. Staramy się ten czas inaczej spożytkować. Mamy różne zainteresowania, hobby, jest czas i miejsce na to, aby je rozwijać. Staramy się także pomagać innym, bądźmy względem siebie życzliwsi. To na pewno nam wszystkim pomoże. Także walczyć ze stresem i lękiem, dlatego że jeżeli podbudowujemy innych na duchu, sami także mamy szansę, aby tę morale podnieść. Dziękuję za odpowiedź. Tutaj cenna rada, którą proszę Państwa możemy zastosować w walce właśnie ze stresem, to przede wszystkim, tak jak Pan Marszałek wspominał, rozwijanie swoich pasji, zainteresowanie, dbanie o regularność posiłków, o zastosowanie diety, aktywność fizyczna, bardzo, bardzo ważna właśnie w walce ze stresem, unikanie używek typu alkohol, narkotyki, to nas jeszcze wpędza w jeszcze większe kłopoty, a co za tym idzie w jeszcze większy stres. Bądźmy wobec siebie życzliwsi i pomocni. Dziękujemy serdecznie za cenne wskazówki oraz rozmowę. Głowa do góry. Będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich. Moim i Państwa gościem był dziś Pan Roman Kolek, wicemarszałek województwa opolskiego. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia wkrótce.